Poszerz swoje polarne horyzonty z eduarctic.pl. Tak dużo. Mam nadzieję, że podzielenie się tymi historiami z tego jednego z najbardziej niesamowitych miejsc, w jakich byłem, też sprawi Państwu trochę radości i uda mi się trochę przenieść Państwa w ten świat arktyczny, a przede wszystkim świat arktycznych zwierząt, bo na tym się dzisiaj będę skupiać, ponieważ moimi głównymi zainteresowaniami są zainteresowania biologiczne. Też w tym zakresie prowadziłem na Spitsbergenie swój własny projekt badawczy. A oprócz tego zajmuję się fotografią przyrodniczą i staram się popularyzować wiedzę przyrodniczą, więc dzisiaj będzie przede wszystkim o tej niezwykłej faunie Spitsbergenu. Więc zacznę od samego początku, od tego, co było głównym celem wyprawy, czyli oczywiście Polska Stacja Polarna, o której Państwo zapewne mieli już okazję wiele razy słyszeć dzięki portalowi EduArctic i organizowanymi tutaj webinarami. Tutaj właśnie jedno z pierwszych zdjęć stacji, które wykonałem, kiedy przepłynęliśmy takim speedboatem, czyli taką szybką łodzią motorową do stacji z Longyearbyen, czyli ze stolicy Svalbardu. Zajęło nam to kilka godzin, aż zobaczyliśmy ten znak, na który ja czekałem w zasadzie rok, dlatego że ja byłem laureatem edycji konkursu Misja Polarna w zeszłym roku i pandemia trochę pokrzyżowała nasze plany wyprawowe w zeszłym roku i to się nie udało, ale w tym roku już na szczęście ta wyprawa się odbyła, więc ten znak był, zobaczenie tego znaku było dla mnie pewną taką wręcz magiczną sprawą, bo jednak ten okres oczekiwania, również niepewności ze względu na to, że jak wiadomo, pandemia jest w stanie wszystko zmienić w ciągu raptem kilku minut, bo wystarczy, że gdzieś liczba zakażeń się zwiększy i wtedy te restrykcje w podróżach mogą być większe, ale na szczęście w tym roku wszystko się udało i ten znak udało się zobaczyć, to jest zdjęcie z 3 rano. Moja przytomność wtedy była wręcz kosmiczna, pomimo tego, że ta godzina była no jednak niesprzyjająca skupieniu, ponieważ naprawdę widoki, które otaczają stację, są na tyle niesamowite, że po prostu mój mózg przyrodnika po prostu wręcz tam płonął z fascynacji, ale jednak zanim dopłynęliśmy do tej stacji polarnej, już udało nam się spotkać kilka bardzo ciekawych gatunków właśnie podróżując tym speedboatem. I tu muszę przyznać, że wiele godzin tej podróży spędziłem na zewnętrznym pokładzie, żeby wypatrywać różnych ciekawych gatunków. I takim gatunkiem, który w zasadzie na Svalbardzie nas przywitał i pokazał się jako jeden z pierwszych, był fulmar, którego właśnie teraz Państwo widzą. Jest to jeden z najbardziej licznych ptaków Svalbardu, jednocześnie jednym z najłatwiejszych do obserwacji, z takiej jednej przyczyny, że jest to ptak, który bardzo lubi śledzić wszelkiego rodzaju statki na wodzie. I jest to dosyć ciekawe, dlatego że choćby jak płynęliśmy drodze powrotnej statkiem Horyzont 2 już do Gdyni ze Svalbardu, to fulmary w zasadzie do wybrzeży Norwegii towarzyszyły nam non-stop. Nawet jak wyszło się w nocy na pokład, to można było widać, że gdzieś tam w okolicach te fulmary cały czas się kręcą i one w zasadzie nieprzerwanie za tymi statkami gonią i nawet jak z dużych odległości widzą, że ten statek gdzieś się pojawia, to przylatują i przez wiele godzin są w stanie za nim lecieć. A jest to dosyć ciekawa sprawa, dlatego że po prostu te ptaki się uczą. Uczą się tego przede wszystkim, że z kutrów rybackich są wyrzucane różnego rodzaju resztki ryb, bądź po prostu dochodzi do jakichś odrzutów i w ten sposób mają bardzo łatwy pokarm, więc wtedy taki ptak kojarzy właśnie statek z bardzo łatwym źródłem pokarmu, który jest po prostu, no, nie trzeba się dużo wysilać, żeby go zdobyć. Jest łatwy i można na coś takiego zapolować, więc pomimo tego, że my płynęliśmy statkiem badawczym i ryb nie łowiliśmy przemysłowo, to jednak one stwierdzały, że kojarzyły sam statek z potencjalnym źródłem pokarmu i za nami cały czas leciały. Co więcej, tutaj widzimy, że fulmary są w zasadzie wszystkożercami. Tutaj właśnie widzimy, jak biły się wręcz o resztki pokarmu. I co ciekawe, fulmary
One generalnie latają w dużych stadach i można podzielić te fulmary na fulmary ciężko pracujące i na fulmary korzystające z okazji. Dlatego, że fulmary ciężko pracujące wypatrują w wodzie różnych bezkręgowców, którymi się też żyją, jakiś ryb i widać, że po prostu dokładnie sprawdzają powierzchnię wody, a reszta fulmarów, czyli te fulmary mniej ciężko pracujące, szukające okazji, czekają, jak jakiś fulmar już coś wypatrzy i w momencie, kiedy już usiądzie na wodzie, żeby łapać, to gwałtownie zlecą się miejsce tego fulmara, który coś wypatrzył i będą nie dość, że próbować wręcz z dzioba mu wyciągnąć potencjalną ofiarę, to jeszcze podebrać wszystko, co wypatrzył. Więc tutaj fulmary można podzielić dosyć na takie dwie grupy. I są to ptaki, które startują z wody dość pokracznie. I muszą się dość mocno rozpędzić. Można to trochę przyrównać do łabędzi, które w Polsce też, żeby wystartować, to muszą naprawdę wziąć niezły rozbieg. Fulmary również taki rozbieg muszą wziąć. Wygląda to naprawdę dość pokracznie, co widać na tym zdjęciu. Niestety nie udało mi się tego nigdy nagrać, ponieważ ja korzystam z obiektywów głównie długoogniskowych, więc na bujającym statku jest to bardzo trudne, żeby móc zrobić nagranie, które później można by publicznie pokazać. Nie wzbudzając jeszcze jakichś zaburzeń błędnika u wszystkich oglądających, bo próby podjąłem, ale nie nadają się one absolutnie do publikacji. I te fulmary właśnie też muszą się rozpędzić. Tutaj akurat ten fulmar miał dosyć łatwe zadanie, ponieważ woda w zasadzie w ogóle nie falowała, ale przy bardzo dużej fali często wpadają na falę i muszą jeszcze raz próbować wystartować, więc jest to zadanie dużo trudniejsze. W czasie tej podróży myślę, że najbardziej emocjonujące, co udało nam się zobaczyć, to były różne walenie, czyli ssaki morskie, które występują u wybrzeży Spitsbergenu. Jest tam kilka gatunków różnego rodzaju i wielorybów, występują również narwale, czasami pojawiają się delfiny. I nam udało się zobaczyć co najmniej dwa gatunki właśnie waleni. To, co widzimy na zdjęciu, jest najprawdopodobniej walełem karłowatym, natomiast przyznaję, że jeszcze czekam na profesjonalną konsultację, dlatego że niestety oznaczanie tych zwierząt jest dość trudne, dlatego że robi się to na podstawie wyglądu tej płetwy grzbietowej, którą widzimy, oraz położenia tego miejsca, w którym możemy obserwować te charakterystyczne fontanny, które widać na tych zdjęciach, z takiego jakby nozdrza. I na bazie tych dwóch cech oznacza się właśnie te zwierzęta. I ja już wolałbym nie wprowadzać Państwa w błąd, nie będę mówić konkretnie, co widzimy na zdjęciach, natomiast na pewno są właśnie to te wspaniałe ssaki morskie. I przyznaję, że to było moje wielkie marzenie, olbrzymie marzenie, żeby zaobserwować te niezwykłe zwierzęta. I to się udało. Tutaj widziałem, że tutaj uczestniczył w webinarze również Mateusz, który również też był laureatem konkursu i widział moją reakcję, która po prostu była, no wręcz, to był wybuch euforii i naprawdę byłem zafascynowany i myślę, mam nadzieję, że teraz też ten sposób opowiadania o tym wydarzeniu też Państwu pokazuje, że naprawdę to było dla mnie niesamowite przeżycie, bo też absolutnie się nie spodziewałem, że to się uda, dlatego że obserwacje wielorybów wcale nie są takie powszechne w tym obszarze. Akurat w tym roku ich było wyjątkowo dużo i również zatrzymaliśmy się w jednym miejscu, gdzie mieliśmy okazję po prostu naprawdę zobaczyć ich całe stada i usłyszeć ich głosy i usłyszeć właśnie, jak gwałtownie tą wodę wyrzucają przez te swoje nozdrza, więc to był niesamowity spektakl, który myślę, że zapamiętam już na zawsze. I jeszcze z takich ciekawych gatunków udało nam się obserwować morsa. Jest to gatunek, który swego czasu miał bardzo duże problemy z liczebnością i jest również wpisany na listę CITES, czyli inaczej konwencji waszyngtońskiej, czyli nie można handlować jego kośćmi, w ogóle jego skórami, fragmentami, dlatego że był poddawany po prostu dużej ilości odłowom. Jego populacja bardzo gwałtownie się zmniejszyła ze względu na kły, które były wykorzystywane w kolekcjonerstwie, były wykorzystywane trochę tak jak również kości słoniowe, czyli wykonywano z nich różne przedmioty.
które no, oczywiście były sprzedawane za bardzo duże wartości, to napędzało rynek na coraz większe po prostu odstrzeliwanie tego gatunku, więc w tej chwili na terenie całego Svalbardu jest moratorium, a również międzynarodowe akty prawne, takie jak konwencja waszyngtońska, wprowadziły również obostrzenia w transporcie czegoś takiego, więc jeżeli ktoś nawet przypadkowo przywiózłby gdzieś z tych obszarów arktycznych na przykład pamiątkę z fragmentem kła, przepraszam, morsa, to absolutnie czegoś takiego nie można zrobić. Jest to gatunek, który wymaga stałej ochrony. I również gdyby coś takiego zostało wykryte na polskiej granicy, to można by mieć naprawdę bardzo, bardzo poważne problemy. Ale jak już dotarliśmy na wybrzeże blisko polskiej stacji polarnej, tutaj widać dużą część naszego zespołu laureatów oraz nasze bagaże, które czekały już na przetransportowanie do stacji, to zobaczyliśmy już dużo jeszcze więcej ciekawych rzeczy. I pierwszym gatunkiem, który nas przywitał już na samej stacji, był renifer. Renifer svalbardzki, jest to jeden z podgatunków renifera, bo renifery generalnie występują w zasadzie w całej Arktyce, w tym te renifery występujące w różnych miejscach dość istotnie się od siebie różnią. Przede wszystkim są to różnice wielkościowe, ale również różnice w umaszczeniu. I tutaj możemy właśnie zobaczyć tutaj goniące się renifery, które udało mi się sfotografować w czasie jednej z dłuższych wycieczek. To akurat nie są renifery przy samej stacji z tej pierwszej obserwacji, bo dostaliśmy informację, jak już szliśmy tą ścieżką, ja już jak zobaczyłem tego renifera, to już chciałem brać, zdejmować mu ciężki plecak, który ważył nie 8 kg, tak jak zalecały to linie lotnicze, a całe 15, Więc tak, i już miałem go ściągać ze swoich pleców i wyciągać aparat, żeby sfotografować je, ale zostałem, nie farotuję się jeszcze napatrzeć. I tak było. Dokładnie tak było. W zasadzie renifery w okolicach polskiej stacji polarnej są absolutnie wszędzie. I co więcej, tak pisząc tekst o reniferach na mojego bloga przyrodniczego, stwierdziłem, że żeby nie mieć żadnego kontaktu z odchodami reniferów na Svalbardzie, należałoby nauczyć się latać, ponieważ ślady reniferów są naprawdę wszędzie i gdziekolwiek nie spojrzy się na fragment tundry, tam będzie po pierwsze zgryziony mech i zgryzione porosty, a po drugie będą tam odchody reniferów, które są dosyć charakterystyczne, podobne jak u wszystkich jeleniowatych, to są takie małe czarne bobki. No i generalnie renifery były absolutnie wszędzie, więc ta pierwsza obserwacja to potem było ich naprawdę tysiące, i w pewnym momencie, szczerze powiedziawszy, jak już fotografowałem te renifery, a fotografowałem ich bardzo dużo, i w ogóle z całego wyjazdu zrobiłem niesamowicie dużą ilość zdjęć, których jeszcze wszystkich nie przejrzałem, więc to są tak na szybko wybierane na potrzeby tego webinaru zdjęcia, to naprawdę już w pewnym momencie stwierdziłem, no nie, ja już nie mogę mieć więcej reniferów, bo po prostu jest renifer na reniferze i zaraz będę mieć trzy karty samych reniferów. Więc reniferów było naprawdę niesamowicie dużo. Renifer svalbardzki jest najmniejszym podgatunkiem renifera, który występuje na świecie. One faktycznie są dużo mniejsze, ale również mają takie bardzo ciekawe zachowanie, bo jeżeli można by je przyrównać do jakiegoś z takiego zwierzęcia, podobnych rozmiarów, to można by powiedzieć, że zachowują się jak jelenie, ale w Zakopanem. Jeżeli Państwo znają jelenie w Zakopanem, które w zasadzie nie boją się ludzi i wchodzą do samego środka miasta, to one mniej więcej zachowują się podobnie. Po prostu w ogóle nie przejmują się człowiekiem. Co więcej, często są tym człowiekiem bardzo zainteresowane i jak się na nie nie patrzy, to sobie tak po cichu podchodzą do człowieka i w pewnym momencie na przykład orientują się, że nie, one są jednak za blisko i wtedy w popłochu uciekają. To uciechanie w popłochu jest też dosyć takie interesujące i też dosyć ciekawe, bo wygląda to dosyć śmiesznie, ponieważ one mają trochę nieproporcjonalnie małe nogi do krótkie nogi do swojego ciała i wygląda to dosyć śmiesznie i ten bieg jest taki, właśnie to widać na tym zdjęciu, że w zasadzie głowa prowadzi tego renifera, ona jest taka wtedy lekko podniesiona, taka jakby dumna i on sobie biegnie.
dość szybko, jest w stanie rozwinąć naprawdę duże prędkości i dzięki temu też jest w stanie uciekać przed kolejnymi za chwilę bohaterami zdjęć. Ale tutaj jeszcze mamy młode renifery, więc generalnie reniferów było bardzo dużo. Generalnie jest tak, to jeszcze warto wspomnieć, że i samce reniferów mają poroża. Nie jest to tak jak, mają takie dosyć duże poroże również samce. Nie jest to tak jak w przypadku naszych tych krajowych jeleniowatych, takich jak sarny, jelenie czy łosie, gdzie u samic w przypadku jelenia i łosia to są one jakby są mniej rozbudowane. To tak u reniferów one są naprawdę u wszystkich. Możemy je rozróżnić po tym, że w tej części trochę bliżej głowy u samców ta część tutaj jest bardziej rozgałęziona, jest bardziej łopatowata. I tutaj właśnie widzimy młode renifery. Młode renifery zazwyczaj taka samica renifera posiada od jednych do dwóch młodych. Rzadko się zdarza, żeby to było więcej, to są już takie bardzo rzadkie przypadki. W większości to jest jeden młody i okazje do obserwacji takich maluszków, które są jeszcze bardziej ciekawe i takie dość urocze, mieliśmy naprawdę wiele. No i teraz myślę, że przechodzę do gatunku, który wzbudził największy entuzjazm i też, no oczywiście największe marzenie, do króla Arktyki, którego możemy zobaczyć sobie na tej panoramie w tym miejscu. Zaraz będziemy mieć zdjęcia bliższe. To jest panorama, którą wykonałem, kiedy szliśmy do bazy Uniwersytetu Wrocławskiego. To było już piękne zachodzące słońce. Tego dnia mieliśmy wyjątkowo piękną pogodę i jeden z najdłuższych złotych godzin. To są taki czas fotografii, gdzie słońce już jest stosunkowo nisko nad horyzontem i oświetla przestrzenie takim fajnym, niesamowitym, ciepłym światłem. I właśnie w takim najdłuższym Golden Hourze udało się sfotografować tego niedźwiedzia. Ale to nie była pierwsza obserwacja niedźwiedzia, bo w czasie naszego pobytu na stacji udało nam się to aż trzykrotnie, co jest dosyć niespotykane i mieliśmy naprawdę bardzo dużo szczęścia. Ale najbardziej emocjonująca dla mnie jednak była pierwsza obserwacja. Pierwsza obserwacja niedźwiedzia, która nastąpiła przy samej stacji. I nastąpiła raptem kilka godzin po tym, jak na tą stację przypłynęliśmy. I tą historię myślę, że trzeba opowiedzieć ze szczegółami, ponieważ jest tak abstrakcyjna, że po prostu aż miejscami śmieszna. A mianowicie dopłynęliśmy do stacji około godziny trzeciej. Zanim się rozpakowaliśmy, naszykowaliśmy, wyjęliśmy wszystkie rzeczy i położyliśmy się spać, to była okolice godziny piątej. Po drodze dowiedzieliśmy się, że śniadania w stacji są w okolicach godziny 8, ale dostaliśmy informację, że w zasadzie ze względu na tą długą podróż, to możemy pospać dłużej i wstać dopiero na obiad, żeby wypocząć. Ale ja stwierdziłem, no, że nie, no, będę głodny, trzeba wstać na to śniadanie w sumie. Sprawdziłem już prognozę pogody i widziałem, że ta pogoda ma być ładna, więc no, nie może się zmarnować żadna godzina pobytu na stacji, bo jednak jest to tak niezwykłe miejsce, że trzeba korzystać z każdej możliwości. Więc na to śniadanie wstałem i udałem się do miejsca, w którym stacji się je, do takiej stołówki. Nałożyłem sobie na talerz tosta i zacząłem patrzeć w jedno ze stacyjnych okien. W stacji jest naprawdę tych okien bardzo wiele. I tak patrzę w to okno, patrzę i nie skończyłem jeszcze jeść tego tosta i tak w połowie patrzę w to okno i widzę niedźwiedzia. No i wtedy tak w głowie się zastanawiam, no spałem raptem 3 godziny, więc może ten niedźwiedź to taka biała myszka, którą widzi jedynie moja wyobraźnia. A tak patrzy, no wygląda tak realistycznie, więc wtedy już tutaj do wspomnianego wcześniej Mateusza, który również wstał na to śniadanie, mówię, no niedźwiedź tam, niedźwiedź jest, no i Mateusz, no że no, jest niedźwiedź. I w zasadzie no, trochę nie wiedząc, co zrobić, wstałem. Połowa tosta trafiła z powrotem na talerz, trochę przerwana jak hejnał w Krakowie.
I poszedłem do głównej mesy i wtedy zadałem pytanie, z którego potem przez pewien czas lekko się śmiano z tego co słyszałem. Spytałem, czy trzeba coś specjalnego zrobić, gdy widzi się w okolicy stacji Niedźwiedzia. Wtedy padło w tej sali pytanie od letników i zimowników, czy w tym momencie widzisz niedźwiedzia? No i odpowiedziałem, że tak. Wtedy była lekka konsternacja, ale wszyscy się zainteresowali i pobiegli do okna. Ja w tym czasie już po prostu w trybie bojowym pobiegłem do swojego pokoju, no, żeby wziąć aparat, żeby tego niedźwiedzia uchwycić. No i wracam i jest komunikat, nie ma niedźwiedzia. No i ja już wtedy po prostu załamany, myślę sobie, no nie, no teraz wszyscy to będą myśleć, że ja tutaj po prostu jestem jakimś czubkiem zupełnym i że po prostu wymyślam sobie niedźwiedzia i że pewnie to ja widziałem jakiegoś lisa polarnego albo renifera i pomyślałem sobie, że to niedźwiedź. Więc ja już taki na pół załamany, myślę, no nie, no ale przecież tam był ten niedźwiedź, no jak to jest możliwe? I w tym momencie nagle słyszymy komunikat wesoły, że niedźwiedź jest widoczny. Jest widoczny, był widoczny z dachu stacji, ponieważ okolice stacji polarnej mają taką właśnie, co widać na tym zdjęciu, no dość taką pagórkowatą charakterystykę, więc taki niedźwiedź jest dosyć łatwo w stanie się ukryć gdzieś za jakąś skałką i już zupełnie go nie widać. Na szczęście z dachu stacji ta obserwacja się potwierdziła, więc mi już wtedy kamień z serca spadł. I po wdrapaniu się właśnie na ten dach miałem niesamowitą możliwość obserwacji, no, tego króla Arktyki, bo jest to największy światowy niedźwiedź, również największy drapieżnik tego obszaru, który żywi się głównie fokami. Natomiast w zeszłym roku pojawiła się pierwsza obserwacja, kiedy to niedźwiedź zapolował na renifera. Normalnie takie rzeczy się nie zdarzają, ponieważ renifery generalnie są dużo szybsze od niedźwiedzi i spokojnie byłyby w stanie im uciec. Chociaż oprócz tego niedźwiedzie są również bardzo szybkie, o czym jeszcze za chwilę trochę opowiem. Natomiast no, normalnie uciekłyby i niedźwiedź nie chcąc tracić za dużo energii, za takim reniferem oczywiście nie goni. Natomiast w zeszłym roku pojawiła się taka obserwacja, kiedy to renifer został zapędzony przez niedźwiedzia po prostu w wodę, gdzie no, renifery zupełnie nie potrafią sprawnie, szczególnie poruszać się w wodach morskich. No, zupełnie są do tego nieprzystosowane. I taki niedźwiedź, który jest absolutnie świetnym pływakiem i przez to jest uznawany w nomenklaturze naukowej za ssaka morskiego, a nie za ssaka lądowego, po prostu był w stanie go w ten sposób upolować taką strategią. Oprócz tego niedźwiedzie głównie właśnie odżywiają się fokami, tymi fokami na lodzie morskim. I przez to jakby przez zmianę klimatu i przez to, że ten lód morski jest w coraz mniejszych ilościach w obszarach arktycznych i również przez to te foki, tych fok zaczyna być mniej w wielu rejonach, to ta populacja niedźwiedzia po prostu zaczyna spadać i to też obserwuje się w okolicach stacji polarnej, że przez to, że jest w okolicach stacji już coraz mniej fok niż było to w przeszłości, to tych niedźwiedzi w okolicach jest również mniej. Tu jeszcze zdjęcie tego niedźwiedzia z tej panoramy, która była na tym pierwszym niedźwiedziowym zdjęciu, kiedy bo my go dosyć zaskoczyliśmy. I on sobie smacznie spał i miał lekkie zdziwienie. A niedźwiedzie jednak nie są sympatycznymi zwierzątkami, które znamy z reklamy Coca-Coli, tylko są dosyć niebezpiecznymi zwierzętami, są bardzo niebezpiecznymi zwierzętami, są zwierzętami wręcz śmiertelnie niebezpiecznymi dla człowieka, dlatego na całym obszarze Svalbardu zawsze trzeba mieć ze sobą broń i również powinno się mieć rakietnicę, żeby takiego niedźwiedzia w jakiejś niebezpiecznej sytuacji po pierwsze móc odstraszyć, a w absolutnie krytycznej móc po prostu bronić się przed zagrożeniem. Natomiast oczywiście jest tak, że w sytuacji, kiedy takiego niedźwiedzia by się w tej obronie własnej postrzeliło, to jest potem prowadzone pełne dochodzenie, czy to było zasadne i czy zastosowano wszystkie niezbędne środki jakby przed tym, ponieważ na Svalbardzie jest absolutny zakaz polowania na niedźwiedzie, bo były one wcześniej bardzo intensywnie się na nie polowało i przez to ich liczebność również bardzo zmalała, więc w tej chwili jest absolutny zakaz i jeżeli w wyniku takiego dochodzenia okazałoby się, że takiego niedźwiedzia odstrzeliło się jakby
jeszcze nie było takiej potrzeby, nie dokonało się tych wszystkich środków przed, to można dostać absolutny zakaz wjazdu na Svalbard do końca życia. Kolejnym takim drapieżnikiem, ale już dużo mniejszym i też dużo bardziej sympatycznym, przed którym już nie trzeba się tak bronić, a występuje w bliskim sąsiedztwie polskiej stacji polarnej Horsund, są lisy polarne, inaczej nazywane pieścami. Tutaj możemy zobaczyć już takiego pieśca, który jest w szacie swojej takiej pomiędzy szatą zimową, pomiędzy szatą letnią, ponieważ pieśce, czy to właśnie inaczej zwane lisami polarnymi, mają dwie szaty barwne. W okresie letnim jest to kolor taki właśnie tego przedstawiciela, to lepiej widać. Jest to taki bardziej kolor właśnie szaro-brązowy, ale bardziej dominują tam kolory szarości, właśnie te kolory arktycznych skał. Natomiast w tym okresie zimowym to właśnie ten piesiec już był taki bardziej przebarwiony. Jest to absolutnie zupełna biel i generalnie jak kojarzy nam się obrazek lisa polarnego, to głównie kojarzy nam się właśnie obrazek tej zupełnie białej lisiej sylwetki. Natomiast w okresie lata one są właśnie takie bardziej szaro-bure. Wtedy też są mniej widowiskowe, ale taka szata oczywiście pozwala im lepiej kamuflować się w otoczeniu, a jest to dla nich bardzo ważne, ponieważ pieśce generalnie żywią się ptakami. Są w stanie zakradać się do kolonii ptasich i wyjadać jaja i młode. To jest jakby ich takie główne źródło pożywienia w okresie letnim, natomiast w okresie zimowym jest to głównie, stają się one wtedy głównie padlinożercami i podróżują czasami wiele kilometrów za niedźwiedziami polarnymi, żeby dojadać resztki po usztach tych niedźwiedzi, czyli na przykład po jakichś właśnie resztkach fok. I również zimą intensywnie szukają reniferów, które padły z głodu, ponieważ, o czym nie wspomniałem, opowiadając o reniferach, głównym takim czynnikiem, który ogranicza liczebność reniferów na Svalbardzie, to jest właśnie głód, dlatego że one tam generalnie nie mają praktycznie swoich naturalnych drapieżników i jakby ten okres zimowy, kiedy cała tundra przysypana jest grubą warstwą śniegu i bardzo trudno jest dokopać się do właśnie jakichś mchów czy porostów, to wtedy te zapasy, które gromadzą sobie przez całą wiosnę, przez całe lato, jesień i kawałek wiosny, po prostu się jak się kończą, to niestety po prostu padają z głodu i wtedy na tym również korzystają właśnie pieśce, którymi takimi padłymi reniferami się żywią. Tu jeszcze jest parę zdjęć. I jeszcze oprócz tego, że mamy właśnie te pieśce, które zmieniają swój kolor na zimę i zmieniają na lato, czyli są dwubarwne. Mamy również tak zwaną niebieską odmianę lisa polarnego. Tutaj właśnie możemy zobaczyć takiego, który gdzieś tam kulił się przed deszczem i zimnem. Udało mi się takiego uchwycić. I one przez to, że mają taką mutację genetyczną w jednym z szlaków biochemicznych, który odpowiada za syntezę barwników, po prostu cały czas mają taką piękną, właśnie taką srebrzysto-ciemną barwę futra i one w ogóle nie zmieniają swojego ubarwienia na zimę, więc wtedy na śniegu są naprawdę, na śniegu są bardzo dobrze widoczne, więc nie mają żadnej możliwości ukrywania się i po prostu widać je jak na patelni. I tu jeszcze kilka zdjęć tego pieśca właśnie w tej odmianie niebieskiej. A tutaj właśnie taki młodziutki piesiec w tej odmianie niebieskiej, który próbował bawić się taką drewnianą choinką, która stoi przy stacji, zrobiona z takich właśnie fragmentów pociętej sklejki. I właśnie on sobie tam próbował ząbki, tutaj na niej trochę chyba coś tam się pobawić. A tutaj jeszcze przyciąganko i tutaj jeszcze mamy zbliżenie, bo generalnie pieśce też są bardzo ciekawskimi zwierzętami i niespecjalnie się boją człowieka.
co wręcz jest trochę zaskakujące, bo jeżeli możemy porównać je z zachowaniami takich polskich lisów, czyli lisa rudego, którego możemy obserwować czy to w miastach, czy na jakichś obszarach polnych, czy leśnych, no to tam, żebym mógł zrobić takie zdjęcie lisa, to najprawdopodobniej musiałbym być w siatce maskującej i leżeć kilka godzin w miejscu, gdzie wiem, gdzie występuje i gdzie przechodzi. A zachowanie lisów polarnych jest no, diametralnie inne. One są ciekawskie, interesują się człowiekiem i też niespecjalnie się go boją, więc naprawdę blisko dość podchodzą, więc można uchwycić takie detale jak na tym zdjęciu. I tutaj jeszcze jedno, nie przyznam, że miałem wielką słabość do tego młodego pieśca tej odmiany niebieskiej. I teraz jeszcze przejdziemy już do kolejnego gatunku, bardzo ciekawego gatunku, który żyje w okolicach polskiej stacji polarnej Hornsund. W ogóle na całym Spitsbergenie, to jest wydrzyk ostrosterny. Jest to ptak, który ma jedną, myślę, z najciekawszych strategii zdobywania pokarmu i też bardzo widowiskową strategię zdobywania pokarmu, bo oprócz tego on generalnie głównie żywi się rybami, może też się żywić jakimiś jajami, też również może właśnie wyjmować z gniazd innych ptaków właśnie młode jaja, ale głównie żywi się jednak tymi morskim jedzeniem i jest sam zdolny do łowienia tych ryb. Natomiast jednak preferuje zupełnie inną strategię pasożyta, ale nie takiego pasożyta, jakbyśmy mogli sobie wyobrazić, kiedy pada słowo pasożyt, to widzimy przed naszymi oczami od razu jakiegoś nicienia tasiemca, który gdzieś tam w głębi ciała po prostu pozyskuje pożywienie. Nie. One mają zupełnie inną strategię, a tutaj jeszcze mamy młodego, w takiej, tutaj mieliśmy szatę dorosłych osobników, a tutaj mamy takiego młodocianego osobnika, wydrzyka. One mają zupełnie inną strategię, a mianowicie po prostu latają, bardzo agresywnie przeganiają na przykład mewy, w których widzą, że wolę takiej mewy jest wypełnione rybami i przeganiają ją bardzo gwałtownie, wręcz ją straszą, robią to czasami, no jest generalnie to sport w ich wykonaniu zespołowy i taka mewa, która próbuje przed nimi uciec, żeby uciec, no próbuje zrzucić po prostu balast i te ryby ze swojego wola po prostu wypuszcza i w tym czasie wydrzyk, ten sam wydrzyk albo drugi wydrzyk robi niesamowity, szybki zwrot w powietrzu, tak jak widać na tym zdjęciu i po prostu zaczyna wyłapywać to co było w tym wolu takiej mewy. Tutaj akurat mamy mewę trójpalczastą. Tu właśnie mamy dwa wydrzyki i tutaj niestety na tym zdjęciu nie widać tego bardzo dobrze, ale w tym miejscu jest na przykład ryba, w tym miejscu jest ryba i tutaj widać z samego dzioba, jak ta ryba już wypada. No i właśnie takie wydrzyki mają głównie taką strategię, że po prostu przeganiają te mewy i przy tym zazwyczaj jest niesamowity wrzask, bo ta mewa też przy okazji krzyczy dosyć głośno, krzyczą również te wydrzyki, więc to jest spektakl dosyć taki gwałtowny i też taki bardzo, no to wokalizowanie jest bardzo intensywne w jego trakcie. Jeszcze mamy jedno zdjęcie, tutaj właśnie widać, że to jest naprawdę sport zespołowy, tutaj te dwa wydrzyki goniły intensywnie tą mewę, no i robiły różne fikołki w powietrzu, pętle i inne formacje po prostu godne najlepszych akrobatów powietrznych, a tutaj ta mewa po prostu już bardzo zmęczona tą akcją wypuszcza te ryby, które ciężko łowiła przez wiele pewnie godzin na morzu i oddaje je wydrzykowi, który tutaj leci pod spodem. Kolejnymi ptakami, które również możemy obserwować na Svalbardzie, które możemy obserwować na Svalbardzie i to są bodaj najmniejsze ptaki występujące tak stale i lęgowo na Svalbardzie. Są to śnieguły, tutaj możemy zobaczyć je na jednym z takich obróconych łodzi blisko stacji.
To również fotografowanie tego pierwszego dnia z wcześniej wspomnianego dachu, bo ja wtedy przyznam, że po prostu nie wiedziałem już na co patrzeć, bo z jednej strony był renifer, z drugiej strony był niedźwiedź polarny, jeszcze były biegające pieśce pod stacją i właśnie te śnieguły. I ja już zupełnie nie wiedziałem, czego się chwytać. Fotografowałem oczywiście wszystko, bo pieśce, no nie sądziłem, że będę tak często spotykać potem, bo pieśce widywaliśmy absolutnie codziennie, one codziennie były pod stacją i też zawsze gdzieś, jak szło się w terenie, gdziekolwiek, to gdzieś ten piesiec gdzieś pomiędzy skałami, pomiędzy pagórkami się pojawiał. Tak też i śnieguły też zdarzało się nam wielokrotnie potem już też obserwować, więc tak, i generalnie śnieguły to są takie skowronki północy. One bardzo ładnie śpiewają w tym okresie wiosennym, więc one już są takim właśnie znacznikiem trochę wiosny, przychodzącej wiosny na Svalbardzie. I są takimi najmniejszymi ptakami. I tutaj kolejny gatunek ptaków, i również, no, niezwykle interesujący i myślę, że jeden z takich najbardziej w sumie szokujących, ale dlaczego szokujących, to powiem za chwilę. Tutaj widzimy rybitwę popielatą, która karmi jeszcze swoje młode. Te młode niestety no, dość późno były, wyjątkowo późno, jak na warunki. Też z tego, co rozmawiałem z osobami na stacji, to wiele tych jakby lęków zaczęło się w tym roku później, bo generalnie te młode już powinny być wyrośnięte i powinny sprawnie latać, a tu jeszcze odbywało się karmienie takich, no w zasadzie jeszcze można by nazwać je trochę podlotami. No i tutaj właśnie mamy tą rybitwę popielatą. Rybitwy popielate odżywiają się głównie małymi rybami, również czasami bezkręgowcami. I one mają dość ciekawy sposób łowienia tych ryb, ponieważ też podobnie jak inne ptaki patrolują sobie ten obszar wód. I potem, kiedy już zauważą tą rybitwę, to w zasadzie bez jakichś większych zapowiedzi gwałtownie pikują w wodę i po prostu łapią to pożywienie. I przyznaję się, że bardzo próbowałem sfotografować taki spektakl, żeby móc pokazać, jak to wygląda, ale moje zdolności śledzenia takiego ptaka i również, a przede wszystkim autofokus w moim aparacie stwierdzał, że on jednak woli łapać ostrość na wodę, która była w tle, niż na ptaka, więc nie pokażę tego Państwu, natomiast tutaj świetnie widzimy jeszcze to karmienie. I dlaczego ten ptak jest taki szokujący? A dlatego, że migruje na niesamowicie duże odległości, ponieważ zaraz po tym, jak obserwowaliśmy te rybitwy na Svalbardzie, czyli daleko na północ, bo to było no, ponad, czy Polska Stacja Polarna to jest równo 76 stopni na północ. To one kilka tygodni już po tym, kiedy już przypłynęliśmy, jak już wypływaliśmy w drogę powrotną, czyli no około 2 tygodnie później, już zaczynały lecieć, ale nie lecieć gdzieś tam na jakieś w południowe części Norwegii, czy gdzieś do kontynentalnej Europy, ale one na zimowiska lecą aż na Antarktydę, czyli pokonują na zasadzie całą Ziemię na zimowiska i potem z powrotem, żeby wrócić do swoich miejsc lęgowych, znowu pokonują te olbrzymie odległości, więc są absolutnie, no, są niesamowicie dostosowane do poruszania się na tak duże odległości. I wcześniej myślano, że po prostu ta rybitwa popielata ma po prostu dwie takie swoje populacje. Jedna populacja antarktyczna, a druga populacja arktyczna. Ale kiedy zaczęło się obrączkować ptaki i dzięki temu śledzić ich migrację, okazało się, że te same ptaki pojawiają się na dwóch biegunach. Więc to było dużym zaskoczeniem i naprawdę to pokazuje, jak niesamowite są gatunki występujące na Ziemi, że są zdolne do czegoś takiego. No wyobraźmy sobie, że my byśmy mieli co roku pokonywać taką odległość na własnych rękach, tak? No bo jakby i o własnych siłach, tak? Bez użycia maszyn, z których my teraz korzystamy, żeby poruszać się po świecie.
I tutaj właśnie widać taką małą rybitwę popielatą, która jeszcze jest wokół takich drobnych piórek od pierzących się zapewne dużo wcześniej już młodych rybitw. No i ta rybitwa najprawdopodobniej niestety no, nie doleci na Antarktydę, chociaż jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne, że doleciała, ale można liczyć, ale to jest mało prawdopodobne, bo niestety takie ptaki no, mają dużo mniejszą wytrzymałość. I takie długie wędrówki są dla ptaków bardzo wykańczające i dość skutecznie to ogranicza w ogóle ich populację. I kolejnym gatunkiem ptaków, też wyjątkowo urodziwym, które udało nam się obserwować, to były nury rdzawoszyje. Gatunek największy z nurów. Który ma tutaj właśnie dosyć, no to nazewnictwo nie jest znikąd. Tutaj widzimy właśnie ten taki rdzawy fragment szyi. To wszystko są jeszcze szaty niespoczynkowe, a jeszcze szaty lęgowe, więc tutaj było bardzo charakterystycznie widać tą plamę. Są to ptaki, które są ptakami migrującymi, bo w ogóle, o czym nie wspomniałem, na Svalbardzie na zimę zostaje jedynie jeden gatunek ptaka. Wszystkie inne odlatują. Tym jednym gatunkiem jest pardwa, której pomimo moich usilnych starań nie udało mi się sfotografować, ponieważ jest to pardwa, to jest taki ptak, który należy do kuraków. On jest, można by porównać trochę do naszych cietrzewi. To tak w sumie najbliższy, wydaje mi się, wizualnie ptak, który można sobie przywołać. I jest to na absolutnie ptak, który świetnie się kamufluje. Również zmienia kolor swojego ubarwienia na zimę na zupełnie biały. Latem jest taki, że w zasadzie no zupełnie zatapia się w tych żółciach tundry. Więc niestety nie udało mi się wypatrzeć, ale wracając już z powrotem do nurów, no to nury są ptakami, które żywią się głównie bezkręgowcami, ale również mogą się żywić małymi rybami. Występują one głównie na różnego rodzaju jeziorkach, które są w tundrze, ale również w celach zdobywania pokarmu są w stanie lecieć daleko w morze. Są w stanie lecieć naprawdę daleko w morze i tam jakby zdobywać pokarm, szczególnie w tym okresie, kiedy karmią młode. Gniazda zakładają w takich dosyć wilgotnych obszarach i też właśnie gdzieś tam na nabrzeżach tych stawów, które występują gdzieś tam na tundrze, żeby chronić się przed drapieżnikami. Takimi drapieżnikami jak tutaj lis polarny, który został przez mnie dosyć przegoniony. W sensie to była bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, kiedy ten piesiec sobie tam chodził nabrzeżem i udało mi się tam znaleźć jedno jakieś skrzydełko ptaka, które zapewne już po prostu już wcześniej był pewnie upolowany i gdzieś tam pozostawione jego resztki. Więc najpierw spałaszował skrzydełko jakiegoś ptaka, a potem jeszcze się kręcił przy tym jeziorku i w pewnym momencie te nury, jakieś takie poddenerwowane, zaczęły gwałtownie płynąć w jego stronę. Tutaj widać, że aż jest zburzona woda za nimi i ten piesiec zaczął uciekać w popłochu, więc widocznie nie był aż tak zdeterminowany i cztery dzioby dość ostre nurów rdzawoszyich jakoś stwierdził, że to raczej może być niesympatyczne spotkanie i poleciał sobie gdzieś dalej, dużo dalej, gdzieś na skały i na góry już za tundrą. I może jeszcze już mniej faunistycznie, a bardziej tak w zjawiskach, no w zasadzie nawet nie atmosferycznych, a w zjawiskach bardziej kosmicznych, ale udało się to zjawisko sfotografować już z pokładu Horyzontu 2, już nie na samym Spitsbergenie, ale gdzieś w połowie drogi pomiędzy Spitsbergenem a Norwegią. Udało się też zauważyć niesamowity spektakl zorzy polarnej, co było takim pięknym spięciem tych wszystkich ciekawych obserwacji, które udało się dokonać. Nie pokazałem, przyznam, wszystkich gatunków, które na tym Spitsbergenie występują, bo występuje ich dużo, dużo więcej. Ale zaraz mogę jeszcze Państwu pokazać więcej, ale chciałem też zostawić miejsce może na jakieś pytania. Ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć, jeżeli takowe są. Mogę czasami nie znać odpowiedzi na wszystko, ale mam przy sobie też książkę o faunie
Svalbardu, więc w razie co po prostu będziemy wspólnie wyszukiwać tych informacji i będę się z Państwem tymi informacjami dzielił. Bo jeżeli nie ma jeszcze pytań, to jeszcze pokażę kilka zdjęć, już może nie tak w formie prezentacji, jak robiłem do tej pory, ale jeszcze pokażę, bo zorientowałem się, że nie powiedziałem jeszcze o jednym ciekawym ptaku, który tak się jest jakby pewnego rodzaju wizytówką takich obszarów właśnie arktycznych. Też bardzo często nam się kojarzy z obszarami arktycznymi. Zrobimy o tak. Bo po drodze udało nam się również zobaczyć maskonury. Maskonury to są. Pytanie, jaka jest obecna liczebność niedźwiedzia polarnego na Svalbardzie? Okej, to generalnie jest tak, że ona w ostatnich latach się dosyć podniosła i już jest dużo większa niż w latach poprzednich, i teraz uznaje się ją na Svalbardzie za stabilną, ale żeby nie skłamać, to zaraz postaram się to sprawdzić. Bo przyznam, że nie pamiętam, ale zaraz to sprawdzę i postaram się odpowiedzieć na to pytanie. A jeszcze wracając do maskonurów, to ptaki naprawdę niezwykle urodziwe, też z bardzo charakterystycznymi dziobami, też bardzo charakterystycznymi nogami, które są takie. W zasadzie powiedziałbym wściekle pomarańczowe. One występują na całym rejonie Oceanu Arktycznego i też często są jakby nazywanym takim trochę odpowiednikiem pingwinów, takimi pingwinami północy, bo jak zapewne Państwo dobrze wiedzą, pingwiny występują wyłącznie na tej półkuli południowej, gdzieś tam najdalej są w stanie zapędzić się na równik na wyspę Galapagos. Ale generalnie no to właśnie maskonury można nazwać takimi trochę odpowiednikami, bo również podobnie jak pingwiny są one znakomitymi pływakami, ale w przeciwieństwie do pingwinów są świetnymi lotnikami, to je absolutnie dzieli, bo jak wiadomo pingwiny są nielotami, świetnie sobie pływają, natomiast nie latają. I są też świetnymi nurkami maskonury, bo potrafią nurkować aż do 60 metrów. Jeżeli chodzi o książkę, właśnie mam ją zeskanowaną, to jest Mammals and Birds of Svalbard od Norsk Polar Institute. Bardzo ciekawa książka, która jest wydana właśnie konkretnie o tym svalbardzkim aspekcie, właśnie tych wszystkich zwierząt i przede wszystkim ptaków i ssaków, które występują, bo niestety nie ma tam bezkręgowców, które również są bardzo ciekawe na Svalbardzie, ale tutaj już stwierdziłem, że nie będę tego zamieszczać, bardziej takie jednak większe zwierzęta. I tam też właśnie są takie wszystkie dane bardziej o ekologii tych jakby konkretnie na Svalbardzie, ponieważ jak wspominałem, przez to, że Svalbard jest takim dosyć izolowanym miejscem, to wiele tych gatunków trochę jakby zachowuje się specyficznie i nie tak jak w pozostałych częściach świata.
Nie wiem, czy jeszcze mają jakieś Państwo pytania, bo ja jeszcze zastanawiam się, czy mogę jeszcze Państwu coś ciekawego pokazać. O, wiem, co mogę Państwu pokazać jeszcze. Jeżeli chodzi o badania moje, tak, bo może też tak krótko napomnę o tym, co robiłem na Svalbardzie, bo prowadziłem również projekt badawczy dotyczący poszukiwania mikroorganizmów zdolnych do rozkładu tworzyw sztucznych. Dla wszystkich osób, którzy nie wiedzą, i ten projekt realizowałem, też przywiozłem dużo materiału. I jest pytanie, czy udało się znaleźć te mikroorganizmy. Odpowiedź brzmi: jeszcze nie wiadomo, dlatego że mikroorganizmy, które występują w obszarach polarnych, rosną, w sensie namnażają się dosyć wolno, więc te informacje na pewno uzyskamy dopiero po kilku miesiącach. Wyczerpujące. I też oprócz tego, że ja jakby chciałem zastosować konkretne metody mikrobiologiczne, nie tylko metody mikrobiologiczne, takie klasyczne, a również metody bardziej metagenomiczne i takie bardziej biotechnologiczne, to jeszcze potrwa. Natomiast gdzieś tam na jednej z szalek coś się pojawia, więc może coś będzie, ale to jeszcze są długie badania i trzeba będzie jeszcze na pewno dużo nad tym pracować. A ja jeszcze szybko pokażę Państwu zdjęcie jednego pieśca, też w tej odmianie niebieskiej, tylko że był to pieściec taki zupełnie zmoknięty, bo na Svalbardzie także bardzo pada, w sensie w tym okresie, w którym my byliśmy, to już pojawiły się takie jesienne deszcze i w czasie 2 dni spadło w zasadzie dużo więcej deszczu niż od początku czerwca. I tego deszczu było naprawdę dużo. I tutaj właśnie mamy takiego pieśca zupełnie w strugach deszczu, którym w zasadzie już na nic nie tutaj. To wszystko tutaj jest takie szare kropki, to jest deszcz. Ja przyznam, że nigdy tak bardzo nie zmokłem jak wtedy, kiedy poszedłem właśnie zbierać próby tych odpadów i gleb, które były potrzebne do wyhodowania tych mikroorganizmów, o których tutaj było pytanie. I właśnie tutaj udało się też sfotografować takiego pieśca po prostu zupełnie przemoczonego. Więc te warunki, te zwierzęta, które żyją na Svalbardzie, muszą naprawdę przetrwać w bardzo trudnych warunkach, no bo oprócz tego, że to jest ten okres zimowy, tej nocy polarnej, kiedy bardzo trudno się funkcjonuje, to również nawet latem czy jesienią nie jest łatwo, bo nawalne opady deszczu, niskie temperatury, bardzo silne wiatry, więc te wszystkie warunki powodują, że naprawdę ciężko jest w takich warunkach wytrzymać, więc te zwierzęta muszą być naprawdę bardzo dostosowane do takich warunków, więc te futra są w zasadzie, no, konstruowane przez ewolucję tak wieloaspektowe, żeby one były dostosowane do wielu warunków, żeby chroniły przed deszczem, żeby chroniły przed chłodem, żeby właśnie wtapiały w tło, więc tutaj te zwierzęta są świetnie dostosowane do tych warunków, w których żyją. Jeżeli chodzi o to pytanie, jeżeli chodzi o liczebność niedźwiedzia, to ja w tej chwili nie mogę znaleźć tej informacji, natomiast może jestem w stanie, bo nie wiem kto pytał o to, jestem może w stanie jakoś pani przekazać to w późniejszym czasie, ale na pewno jeżeli będzie miała na przykład pani czas, żeby zobaczyć jeszcze powtórkę, to w przyszłym tygodniu będę mieć powtórkę jeszcze tej prezentacji, będę jeszcze raz opowiadać o tym, więc wtedy na pewno na samym początku mogę wspomnieć o tej liczebności, żeby zaspokoić Pani ciekawość. Czy było w Arktyce coś zaskakującego, z czego nie zdawałem sobie wcześniej sprawy? Myślę, że było wiele takich rzeczy, dlatego że zupełnie jest inaczej, jeżeli o tym wszystkim się czyta, czy nawet ogląda filmy, ogląda zdjęcia innych osób, a zupełnie czym innym jest doświadczenie tego w rzeczywistości. Więc dla mnie po prostu tam każdy kamień był zaskakujący, każdy zakątek i też to, co było dla mnie największym zaskoczeniem, to, jak różnorodna jest ta tundra. Bo zazwyczaj jakby zupełnie nie skupiamy się na tym, ja tutaj też nie przedstawiłem tego świata tundry. Ale jak widzimy to z jakby takiej dużej odległości, z jakichś takich szerokokątnych zdjęć typowo krajobrazowych, to widzimy takie, no, morze zieleni bez żadnych drzew, bez żadnych krzewów,
No w zasadzie taki płaski zielony dywan. Natomiast kiedy gdzieś tam przyklękniemy, zatrzymamy się na chwilę i tak wgłębimy się w ten świat tej tundry, tych mszaków, zobaczymy, jaka jest niesamowita różnorodność tam. To nie jest tak, że to jest jeden gatunek, ale tam są całe grupy gatunków. Tu gdzieś pojawiają się nam te karłowate wierzby polarne, które w zasadzie składają się z kilku listków na krzyż. To w ogóle nam się nie kojarzy z drzewami. Tu się pojawiają grzyby, które są no, dużo większe od tych małych wierzb, więc to jest zupełnie inny świat. I też myślę, co było zaskakujące, że jak trudno oceniać odległości, nie mając żadnych jakby punktów charakterystycznych, bo kiedy my jesteśmy w Polsce i jesteśmy gdzieś na jakimś polu i próbujemy ocenić odległości, to gdzieś mamy drzewo, gdzieś mamy jakiś punkt charakterystyczny, który znamy, nawet choćby takie rzeczy jak elementy infrastruktury, jak sieci wysokiego napięcia, wtedy mamy jakieś takie możliwości oceny odległości. A kiedy znajdujemy się na Svalbardzie i nie ma żadnych drzew, to absolutnie wszystko wydaje się blisko, a w rzeczywistości to są odległości rzędu kilku, kilkudziesięciu kilometrów, więc to było na pewno dla mnie bardzo zaskakujące. Bardzo dziękuję Pani Barbaro. Tak, było to lato. Ja wróciłem ze Svalbardu no, kilka dni temu, dlatego że było to w zeszły czwartek, więc no, w Polsce jestem niedługo, a byłem na przełomie, jakby główna część mojej wizyty to była końcówka sierpnia. Więc w tamtym momencie już kończył się dzień polarny. My, jak dopłynęliśmy do stacji, to już formalnie nie było dnia polarnego. Natomiast no jeszcze było dość jasno. Bardzo dziękuję. Za trzymanie kciuków. Na pewno jeszcze więcej, jeżeli mogę przeprowadzić taką trochę autopromocję. Jeżeli na pewno też więcej zdjęć kiedyś w przyszłości, na pewno nie będzie to szybko, ponieważ też dużo się u mnie dzieje naukowo, to będzie się pojawiać właśnie na tej stronie Lasem Myślący, o której wspominałem na początek. Będą się pojawiać zdjęcia i teksty o tych wszystkich zwierzętach, jeszcze takie dłuższe pewnie. I z jakąś większą ilością mniej lub bardziej interesujących danych, więc wtedy również i tam zapraszam. Ileś tych zdjęć na pewno jeszcze będzie można zobaczyć. Pani Moniko, na pewno będziemy robić jeszcze powtórkę tego webinaru w przyszły wtorek i to jest w godzinach już takich poszkolnych. Więc zapraszam serdecznie Pani córkę właśnie wtedy. Nie wiem, czy webinar jest nagrywany. To jest pytanie do. O, to już pytanie zostało rozwiązane. I może jeszcze na taki sam koniec, absolutny sam koniec, bo teraz przypomniało mi się, że planowałem pokazać Państwu jeszcze jedno zdjęcie, bo pokazałem, jaki ten arktyczny świat jest w zasadzie wspaniały i jaki jest niesamowicie dziki i piękny, ale też trzeba pamiętać o tym, jak my na ten niezwykły świat wpływamy, bo niestety ten wpływ mamy, czy tego byśmy chcieli, czy nie. Choćby przez napomniane przeze mnie już zmiany klimatu i to, jak to wpływa na populację różnych zwierząt, i to, że zupełnie zmieniają się siedliska, ale również bardzo dużym problemem są śmieci w obszarach arktycznych. No i my mieliśmy w czasie jednej z naszych wycieczek zobaczyć taką bardzo przejmującą i smutną scenę, a w zasadzie już jakby resztkę po tej scenie. Ponieważ na tym zdjęciu widzimy dwie czaszki renifera i poroży powiązane z siecią rybacką.
W okresie takim właśnie, który następuje teraz, z renifery po prostu próbują zedrzeć taką jakby żywą, nazwijmy to żywą warstwę z poroża, żeby oczyścić jakby do tej warstwy kostnej. No i generalnie na przykład w naszym klimacie jelenie robią to od drzewa, tam nie ma specjalnie takich warunków, więc one też często wtedy idą właśnie gdzieś w ten obszar brzegowy. No i tam często ocierają się o różne elementy, ale również czasami po prostu łapią na te poroże śmieci. No i tutaj okazało się to być śmiertelne dla dwóch reniferów, ponieważ te renifery wspólnie splątały się tą siecią, która została gdzieś tam po prostu odłączyła. Znaczy, to problem martwych sieci jest w ogóle bardzo poważny, bo to jest zagrożenie i dla morskich ssaków, ale jak widać również i dla zwierząt lądowych. I tak związane ze sobą trwale renifery nie były w stanie samodzielnie pobierać pokarmu dobrze, no bo trudniej jest się dogadać, nawet jakby ludziom powiązać dwie ręce, no to byłoby to niezwykle trudne dla ich funkcjonowania. Więc takie renifery po prostu gdzieś w cierpieniach niestety umarły w wyniku po prostu ludzkiej działalności. To nie jest ludzka działalność bezpośrednia, która by nam się mogła kojarzyć, taki bezpośredni wpływ na środowisko, takie jak właśnie myślistwo czy kłusownictwo, ale tutaj właśnie choćby te odpady, którymi ja również badawczo się zajmuję, po prostu mają ten śmiertelny charakter. Więc to taka łyżeczka dziegciu w tej beczce arktycznego miodu. I bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie mojego wystąpienia i mam nadzieję, że udało mi się trochę wprowadzić w ten arktyczny świat. Projekt eduarctic.pl jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Dialog.